Czy wiedziałeś, że lutowanie może być takie proste, a połączenie trwałe, bezpieczne i wodoszczelne? Zobacz, jak w ciągu niecałej minuty za pomocą hermetycznego złącza lutowniczego ROX i zwykłej opalarki połączyć przewody elektryczne. Cztery rodzaje złączy służą do różnych średnic przewodów. Dzięki temu złącza ROX idealnie nadają się do stosowania w samochodach, motocyklach, łodziach i skuterach wodnych, ciężarówkach i maszynach przemysłowych oraz w instalacjach alarmowych. Żeby wykonać trwałe, bezpieczne i hermetyczne połączenie lutownicze, wystarczy wykonać cztery kroki. Przytnij przewód i usuń z końcówki izolację, około 5 mm. Załóż na przewód złącze o odpowiedniej średnicy. Połącz przewody i nasuń na nie tuleję termokurczliwą. Weź opalarkę i skieruj ciepłe powietrze na połączenie. Zacznij od jednego końca tulei i wolno przesuwaj opalarkę, żeby zakończyć na drugim końcu. Połączenie lutownicze gotowe. Lut topi się już w temperaturze 138 stopni Celsjusza. Połączenie jest trwałe, mocne i bezpieczne. Wytrzymuje napięcie do 1 kV. Praca wykonana jest szybko, czysto i estetycznie.